Jakby się kto pytał, to huki dziś takie we wsi, że się człowiekowi 45. rok przypomina. Strzelają chłopaczyska z tych kluczy za plecami, żeby człowiek aż podskoczył. A co śmiechu przy tym? Ano, wesoło ludziom. Tak, a niby jak się należy. Bo to przecież, jakby się kto pytał, święta. Wesołego jajka! Jancia, zmieniłabyś wodę Baziom. To muszę wody przynieść, wiadro puste. Ale zaczekaj. Edek przyniesie albo Stefan, no co masz dźwigać? A co oni tak długo tam robią? A nie widzisz to? No wyjrzyj przez okno. Obgadują, jak tę obórkę stawiać będą. A to gdzie teraz obora, to naprawdę będzie się na izbę przerabiać? A no tak, Stefek postanowił. A no zresztą przecież z takim zamiarem to było stawiane. Spytaj się dziadka, to ci powie. Po jednej stronie sieni miała być kuchnia i taka mniejsza izba. No i w tym mieszkamy. Po drugiej, tam gdzie obora, to było pomyślone na taką świetlicę. Alkierz, jak to dawniej nazywali. No ale, że nie było za co obory wystawić, to się do tamtej izby jeszcze niewyprawionej wprowadziło bydło. No tak na tymczasem. I tak zostało. To tymczasem przez 20 lat. Aż się wierzyć nie chcę, że nam tyle miejsca przybędzie. A no widzisz. No. Będą dwa pokoje jak w mieście. Będzie można tańczyć. A pewnie. Będzie gdzie ci zrobić wesele. Wpierw na Stefka kolej. Mamo, a czy on już do panny broni? Dajże spokój z tą panną bronią, Jancia. A przy nim to nawet nie wychodź z taką mową. To co, to mama myśli, że ona go nie chce? Czy to się od niego można co dowiedzieć? Tyle wiem, co sama zauważę i co się domyślę. Wtedy na jesieni jakaś ty od nas pojechała, musiała chyba jakaś rozmowa z nią być, czy co, no... Długo potem ze sobą nawet nie gadali. A teraz chociaż znowu rozmawiają, ale już jakoś inaczej. Jedno jest pewne. Stefan nie ma już na nią żadnej nadziei. I dzięki Bogu. A mnie go żal, mamo. Bo jak jest w niej zakochany, to mu... A ty, Jancia, okropnie mnie ciekawi ta kartka. Tak zmyślnie ktoś ten wierszyk ułożył. A gdzie ona jest? Ha, tam na kredensie leż. Ha, pani Janeczce na prima aprilis. A czemu to... Pani. No przecież ty jesteś panienka. W mieście, mamo, to się już przeważnie do wszystkich mówi pani. Aha. W mieście. To znaczy, że to by musiał być ktoś z miasta. A ty mówisz, że to tutejszy. Ja nic nie mówię, mamo. Tylko, że kartka tu wrzucona. A pisma nie poznajesz? Nie. Serce kobiety jest fortecą. To aforyzm nie bez racji. Lecz cóż, broniąc się najdzielniej, myśli o kapitulacji. Ciekawe. Jak to ktoś umiał tak poskładać? Tylko co to znaczy? To no ten aforyzm, czy to nie coś niedobrego? O, mama, zaraz. Stefek czytał kartkę i tylko się śmiał. O, może też nie wie, co to znaczy. No, przecież nie ma szkół. Nie ma szkół. Wszyscy tylko to mają na języku.
Jakby koniecznie trzeba było uniwersytety kończyć, żeby co wiedzieć. Kazik też tak stale z tym. Nie ma się nad czym zastanawiać. A ten Kazik, Jancia, to często się z nim widywała? Skąd? 2 razy w tygodniu najwyżej. 3. I ciotka Heli nic na to nie mówiła, że on tak przesiadywał? No, mogło jej być niedogodnie. Przesiadywał? Tyle siedział, co czekał, aż się ubiorę, bośmy zaraz wychodzili. A, toś się pewnie na tych spacerach tak zaziębiła, że do dziś tak pokaszujesz. Akurat. To z tego baru stale. We wodzie i we wodzie. No, a z nim to gdzie żeście się tak podziewali? No przecież zima była, to... Aha, tak, różnie. A w tej cukierni może? W kawiarni też. Aha. Do kina chodziliśmy, czasem do operetki. Tak. I on za to wszystko tak płacił? No, a niby jak inaczej. Taki jest zwyczaj. A zresztą nie zawsze. Czasem ja też. Oj, Jancia. O. Jakoś to tak nieostrożnie tak przyjmować od chłopaka. Nie wiadomo, co taki przez to rozumie. Mama to zaraz podejrzewa Bóg wie co. Ale Jancia, no przecież ja nie myślę ci dokuczyć. Mówię ci tylko, jak jest na tym świecie. Czego mama chce ode mnie? Już z tym Zatorskim wszystko skończone. Pogniewaliście się? Co? Nie, ale... Jak jeszcze w wojsku był, to tak wyglądało, że on poważnie myśli. Nieraz dawał do zrozumienia. Jak przyjechałam do Lublina, to już nigdy... Nigdy o tym mowy nie było. Chodził. Boś powinna się z nim rozmówić. Tak albo tak. O. Nic tak nie psuje pannie imienia, jak takie chodzenie. O. Nie chcę go widzieć na oczy. Nie chcę. Po to tu przyjechałam, żeby... To na stałe przyjechałaś, Jancia? No, powiedz, że córuś. Na zawsze. Tak. Tak na pewno to jeszcze zastanowię się, bo jakby... O, Józef jest święty! Och jej, co ten Bolek! Upominałam ze 100 razy, no! Gdzie Stefan? Nie ma ręki na tego chłopaka! Aż się szyby zatrzęsły! Och, jak wezmę miotłę, jak prześwietlę! Och, Boże! Widzieliście go, huncpota! Pod oknem będzie strzelał, no. W obejściu. Co to Aniela? Nie ma na niego sposobu? Nie ma? To już ja mu poradzę. Jak wy nie potraficie. Durak, nie ryba. Pomyliło się dziadkowi. Ni rak, ni ryba ma być, dziadku. No widzicie, drugą sroka niewypierzona. Jak to się cieszy. Tu by dziadek z przestrachu we śnie umarł. A ta się cieszy, no. Pewnie miejsce by się zwolniło. Byłoby przestronniej, pewnie. Dziadku, co też tata takie rzeczy plecie? No co... Czy kto ojcu miejsca wymawia, aż przykro słuchać. Pewnie, że nikt. A tak mi się rzekło tylko. Ten smyk mnie tak rozlościł. Bo to widzisz, moja Anielciu, stara Bielińska, dziś mi się na rezurekcji tyle naskarżyła. Żuru
z kiełbas wielkanocnych jej żalują. Na stryszek wyganiają spać. No. Wyganiają, tak. że to już niby wiosna. No puszczaj, no! No co, Stefan, powiedz mu! Edek, no powiesz mu na derwiesz! Co wy złoty? Ja powiem, no i w tobie powiem. Ile razy mówiłem ci, że mamy nie? Koniec z tym strzelaniem, co? Kolej od razu. Do słupa mówię, czy do gówka? No. No puść, to puść, no. Chcesz się pokaleczyć, jak ten Miętka, nie? No, jak i Miętka, jak i Miętka. O, jak i Miętka, jak i Miętka. Stata wariata chcesz robić? Zbyszek Miętka. Nie widziałeś go z zawiniętą ręką? Tak. Jak nie umiesz strzelać, to niech się nie bierze do tego. Kurat na Miętki. O, widzicie go, jaki heroj, no. Dziadku, Boćka nam wystraszył. Boćka? Do nas przyleciał? O, to o tobie się zwiedział. No, no. Już wczoraj tutaj tak kołował na topulach, przysiadał i dziś zaczął znosić ten swój materiał budowlany. A nie lepiej by mu to było na stodole temu nosalowi. Koło by mu się jakie stare wyniosło. Nie, tam też dobrze mu będzie. Zdaje się, że to miejsce mu się spodobało, gdzie i dziadek tam, gdzie piorun konar odlamał. I co, odleciał? No odleciał, no po tym huku. No widzisz, coś narobił. No nie traf, no. Nielciu, nie traf się. Nie traf, przyleci. Boćek odleciał, no. Przyleci. Gdzie w domu panny na wydaniu, tam bociany na dachu, no. Lubią. Dziadek, ja coś powiem, to nie w 5, nie w 9, nie w 15. No. W tym wieku i to jeszcze dziadkowi w głowie. A co, Janka, nie machlełabyś się może, co? Za kogo? No za kogo? Za żona tego kawalera. O, to. Przecie Jabłońska. Wszyscy jabłońscy do żeniaczki to zawsze byli skorzy. Zawsze. Tylko teraz tak. Na psy zeszli. O, Stefek. Janka, jak zostaniesz w Jezioranach, to będzie z panią Adamcową. No, ile to on się w świetlicy na Janeczkował. Och, żebyś wiedział. Adamca? No. To niby ten zolotechnik z PGR-u, co? Dziadku, nie zolo, tylko zoo. No, zootechnik. No nie wiedziałem. Taki akuszer od krów. Widzisz, go uczył Marcin Marcina. A z tym to się spóźnił Eduś kapkę. No. A tak. On już za Świerkówną się ogląda. Ten twój. Za Hanką? No. Skąd dziadek wie? Skąd wiem, to wiem. Z Szafrańskim będzie konkurować. O, nie każdy myśli się bać Szafrańskiego. Ale wy, tato, skąd to wiecie? Ano, wiódł ją wczoraj tędy, no, na tym, no, na motorze, taką śpiejącą się. A tak. Zdenerwował się. Uciekałaś z Jezioran, uciekałaś. No, też mi Mecyjan i tak dla mnie za stary. O. Sam raz dla Hanki. A widzi mama, co to się porobiło, jak tylko Edwarda Jabłońskiego na chwilę zabrakło. Wszystko muszę teraz naprawiać. Naprawiacz jeden. Widzisz go. Jeszcze się nie nauczył. Na zimne dmuchać, co? A co, dziadku? No mam patrzeć, jak bratu panny sprzed nosa sprzątają i nic. No, nie bój się. No. Nie sprzątną. O. Jak nie zechce, to nie sprzątną. Ale. Będzie czekać na ciebie latami. Oj, takiś ty znowu skarb. A wiecie co? Pójdziemy jutro do Świerku. Pójdziemy przez wieś z graniem. Niech wiedzą jeziorany, że Edward Jabłoński znowu jest. Cały i wesoły, o. Pierwsza klasa, ja też. Weźmiecie mnie, Edyk. No ja Stefan. No pierwsza. Ja też pójdę. No pewnie, już. Że idźcie, o. Przecież święta, zabawicie się. Zagrałbyś co, Edek? No to tak na sucho? No co? Jak się przyjeżdża z miasta, panno modna, to się z tych delikatesów przywozi jaką flachę, no. Taką na 45 koni. Ja bym przywiozła, Edek, ale... No nie martw się, Janka, nie martw się. Nie, ja tylko tak wiem. Znajdzie się coś,
dla artysty i dla rodziny. Już ja tam mam coś dobrze schowane. To. No, niech tylko mama tam placek pokroi, dobrze? No, ty, Bolek, co ty tu robisz tak pokryjomu, co? Co, fotograf? Co to za fotograf? Pokaż! Ojej, macie, jakie kino, zobacz! Stefan, ale Janka ma narzeczonych. Aż pięciu... O, majątek, zaraz, bo nie wiem, co ci powie mama! Ojej, niech mu mama powie, nie trzymaj go! Stoj, no dawaj, no to kto ci pozwoli brać? Nóż w puder, co? Bo tak się matka uczyła, co? No, ty coś dzisiaj chcesz zarobić, ty, mleczaku? Nie, tylko tak... No co? Szukałam swoich rzeczy, a ta torba spadła i wszystko się wysypało. To moja wina? A nie cyganiesz ty, Boliu, co? Ojej, strasznie mnie interesują kawalerowie Janki. Myślałby kto. No to oddaj, co nie twoje. Pewnie, że oddam. Mama trzyma. O, ale ładny. Kto to, Jancia? Jeden taki artysta filmowy. Tak? Polski? No tak. Taki co w kinie? Pokaż. Tak. Ten to Wieńczysław Gliński. Ja? Wieńczysław? O mój Boże! Co też to za imię mu wymyślili? O mój Boże! A skądże ty masz to zdjęcie? Pokaż, Janka. W kiosku się kupuje. Niech mama da. No czekaj, żeło! A nie szkoda to wydawać pieniądze na takie coś, co? Dlaczego? No ładny chłopak. A co z tego, że masz te zdjęcia? Bo mama nie rozumie. Jak się chodzi do kina i zna tych ludzi z różnych filmów, to się ich tak lubi, jak ich bliskich. No niech mama, no, ale poczekaj, że no poczekaj, niech i ja obejrzę. Może którego rozpoznam. No przecież do kina też czasem chodzę. Mamo, a ten ostatni artysta, o, ten na spodzie, to nawet naszej Jadce coś napisał. Który? Ten, o. A, ten? No to przecie ten... Mamo, niech mama odda. No masz, no. Zabierz to sobie. Jak masz tajemnicę przed matką, to bierz. Ja się niczego wywiadywać nie będę na przekór twojej woli. No nie myśl sobie. Nie, mamo. Jakie tajemnice... Dał mi swoje zdjęcie to mama, a co mam z nim zrobić? Spalić? A to ten, widzi mi się, co nam wlecie, to radio naprawiał. O, jak to ładnie napisał. Ukochanej Janeczce. Niech mama spyta mnie, ile ja razy tak pisałem, jak byłem w wojsku. Człowiek nic, tylko fotografował się w takim serduszku i panną rozdawał. Ale... Serduszko? Jancia! No? No, to jest przecie to samo pismo, co na tej kartce. Nie zdaje się, mamie. Jak może być to samo? Przecież kartka wrzucona w jeziora. Ła! Wielka sztuka. Mógł mu ktoś wrzucić, no, choćby, no, Jechela Grabowska, o. Pokaż, no, Janka, tę kartkę. Ja się zaraz poznam. O, jest! O. Podobno dobre wino. Nawet dziadkowi będzie smakowało słodkie. Dziadek lubi mocne. No co tu jeszcze nie naszykowane, gdzie kieliszki mamo, no? A głupoty im w głowie i tyle. A matce też. No pewnie, że to ten sam pisał. O, patrzcie. O. A jest takie same i to te też. O. Serce kobiety jest fortecą, to aforyzm nie bez racji. O, właśnie. Nie wiesz ty, Edek, co to ten aforyzm? Ja Anielciu, bo mnie dosłyszał. Foryś? To taki, co przy furmanie, co we dworze. Aforyzm! A tego nie znam. To już lepiej ekonom, dziadku. No po co ma być foryś, nie? No spytaj się go, Aniela, spytaj, bo on już taki mądry jak święty Mateusz Ewangelista. Dziadku, to za wysoko. Mnie wystarczy, jak będę taki mądry jak Mateusz Jabłoński. A o jakie słowo to chodzi, co? A poczekajcie, zaraz wam powiem. No. Bo ludzie na świecie,
drugi wszystkie rozumy pojadł. Teraz się tobie oberwał. Co się w tym domu nie porobiło? Którego Jabłońskiego ruszysz, to profesor. No, to zaraz profesor. No dajcie mi. No masz go tu. A aforyzm. Cholera. No? No? Nieraz też w gazecie takim słowem człowieka poczęstuję, że nie wiadomo, z której strony go ugryźć. No, pewnie. Aforyzm. Co tam? Głowę sobie zawracać. Edek, otwórz flaszkę, no. Jezus. Tylko korka nie wepnij, o. Tak jest, obywatelu oddziałowy. Już się robi. Mamo, kieliszki są? Już są. No. Dajmy. A coś jajce pod język? No, to i harmonia będzie. Patrzysz, paznokie, chodź tutaj. Już jest. Oho. Całkiem mi to na cerkiewne wygląda. Aha, przedwojenny. Nie, zagraniczny, dziadku. O, no niech dziadek zobaczy. Prawdziwe z tych winogron, winogronowe, no. Importowane. O, no. Dziadek. Spróbuj. Janka. Mama. No, co się tak modlicie? Bierzcie kieliszki, no. A dla mnie? Masz ty. Flaszki? No to wypijemy. Za to, że już szczęśliwie razem jesteśmy. O Józefie święty, com się namartwiła, ojej. Ani jednej nocy spokojnie mnie przespała. Ani jednej. Mamo, było, przeszło. Zagoi się, jak na psie. No, zdrowie tych, co kielichy trzymają. Dziadku, no, Bóg. Ty uważaj, rozumiesz. No dziadku. No niech dziadek też wypije. No choć kropelkę, dziadku. Słodkie. A czemu to kropelkę, co? Widzi ci się, że dziadek już kieliszkowi nie poradzi, co? Dziadek jeszcze was wszystkich przeskoczy. A jak nie przeskoczy, to przelezie. Zaraz śpik tatę zmorzy. Ani by to czemu ma zmorzyć, co, Anielciu? To, co w życiu wypił, to młyn wodny przez miesiąc by się kręcił. Za powodzenie Jabłońskich. Wszystkich razem i tego. I każdego z osobna. Jan ci winszuję kawalera, Edkowi panny. Dziękuję. A Stefanowi też panny. A Bulusiowi... panny? Nie, królików. A gdzie to on się podział, ten nasz gospodarczy? No, skorzystał z zamieszania i uciekł. Ojej, utrapienie z tym chłopakiem. Nigdy ławki nie zagrzeje. No to ja życzyłbym Janci, no a także sobie i wszystkim nam, żeby nam Jancia w domu została. O, to. No pewnie, Janka. Gdzie ci będzie wesele jak przy bracia? I bocianie. Lepiej niech się w tamte strony nie ogląda. O, strasznie wesoło. Od godziny proszę, żeby co zagrał i nic. Już się robi, no. Ręce muszą się trochę rozgrzać, nie, dziadku? I serce. No. Aha, dobra ta Mistela. To się brać dzisiaj szarpnął, mamo, co? Nie, tam wcale nie takie drogie. No, ale jednak. No, ale zawsze mocniejsze, jak te maminne soczki. Pamiętałeś. I prawdziwe z winogron, no. Dobra. A wiecie... No. Wiecie, z tymi powinszowaniami we święta, a to różnie bywało. Nie za dużo, różnie. Nie za dużo, Stefan. Jakem ja jeszcze takim smykiem był, ja nie jeszcze. Jak teraz bolił się, to się we Wielką Niedzielę szło do dworu winszować. No i przy tym różne dary się niosło. Kto bogatszy, to się nawet na gęś szarpnął, a jakże? Ale najwięcej to jajka dawali. A po co, dziadku? Przecież
Oni tam wszystkiego mieli więcej niż wieś. Zaskrzyczała. No pewnie, że mieli, ale jak chłop potrzebował pańskiego lasu, żeby gdzie by bydlątko popaść, albo jaką gałąź na podpalkę przynieść, to musiał się koło pańskiej klamki ubijać. I oni przyjmowali te dary? A ty coś myślała, żeby wyrzucali? Był wtedy we wsi taki jeden, co to się rok w rok z tym winszowaniem trudnił. Zbierał razem chłopów i te jajka i szli do dworu. Jednego roku wymyślił taki nowy sposób. Nauczył chłopów, że jak on będzie do państwa przemawiał, to za każdym powinszowaniem gromada ma dopowiedzieć i wielmożnej pani, i dziadkom wielmożnym. I tak razem mi niby tak, jak organista na chórze księdzu odpowiada. No i poszli. Ten przywódca na przodzie i gada. Przyszliśmy pominszować świąt wielmożnemu panu. A gromada jak ten organista. I wielmożnej pani, i dziadkom wielmożnym. Życzymy, żeby wielmożny pan żył w dobrym zdrowiu jak najdłużej. A gromada znowu. I wielmożna pani, i dziadki wielmożne. Oto. Niech Bóg pana wielmożnego wspomaga w dostatku. A tamci dokładają swoje. I wielmożna panią, i dziadki wielmożne. Jak to wszystko już wypowiedział, to postępuje naprzód, niby te jajka chce panu do rąk oddać. A był między chłopami taki jeden, niby nasz dzięgiela. O, taki sam. Przechera i zbytnik okropny. Uwidział on jeszcze przedtem, że się temu wójtowi odwiązała obora. No niby ten rzemień u łapcia. Tak ten niby dzięgiela nastąpił na ten rzemień, no i ten niby wójt, jak się nie rozciągnie, jak się nie rozciągnie na ziemi, powiadam wam, na tych jajkach. Jak nie zaklnie, bodajcie wszyscy diabli wzięli. A gromada chórem. Wielmożną panią i dziadki wielmożne. No to zdrowie naszego dziadka, żeby nam żył 200 lat. 200 lat. Tak jak ci dziadkowie na Kaukazie. Jeszcze dłużej. Jeszcze dłużej, dziadek. Jest. No. Co jest? Ale gałąź przydachał. Że mu się dziób nie urwał, mamo, i klekce, ale śmieszny. Chodźcie tylko popatrzeć. Stefan, Edek, chodź. No idę. Chodź, chodź. Czekajcie, pójdę i ja popatrzę. No to dziękuję. Bociek, wiesz, Boluś, Bociek to szczęście dla domu. Zapamiętaj se, Boluś. Szczęście. No, co Jancia? Źle ci z nami? A czy ja mówię, mamo? To czego szukać po świecie? Zostałabyś w domu, córuś. Przecie jedną cię mamy. Zostanę, mamo. No, ty moja.